Witam bardzo serdecznie wszystkich na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji. Bardzo proszę przewodniczący komisji ustalić, kto dzisiaj prowadzi połączoną komisję. I bardzo proszę o takie sprawne wybór, żebyśmy rozpoczęli, bo tych punktów mamy dzisiaj parę do omówienia, żeby to było sprawnie. Proszę bardzo, przewodniczący komisji. Proszę bardzo, pan Michał Bąk. Proszę bardzo, rozpoczynamy posiedzenie wspólnej komisji. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Chciałem dodać, że nasze dzisiejsze posiedzenie jest utrwalane od razu w dźwięku i dostępne na stronie może przedstawię teraz proponowany porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Podpunkt pierwszy. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Straszyn na 2020 rok. W sprawie zmian, podpunkt drugi. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Straszyn na lata 2020-2029. Podpunkt trzeci. W sprawie rozpoczęcia kredytu. Podpunkt czwarty. W sprawie zmiany innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Podpunkt piąty w sprawie powołania Komisji Biznesaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia. Podpunkt szósty w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strawczyn na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strawczyn. Podpunkt siódmy w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie oraz nadania im statutu. Punkt drugi, zaopiniowanie raportów jednostek organizacyjnych. Zaopiniowanie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok. Punkt czwarty, zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy za 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Punkt piąty, zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Punkt szósty, sprawy różne. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Jednogłośnie. Kto się wstrzymał? Przeciw. Panie Michale, taka prośba, troszeczkę głośniej, bo te maseczki troszeczkę wyciszają i tutaj pani Ela się obawia, że się nie nagra. Dobrze, teraz słychać. Zaczniemy od punktu pierwszego, zaopiniowanie projektu uchwał. Punkt pierwszy dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Straszyn na 2020 rok. Dzień dobry Państwu. W projekcie uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 mamy zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 342 841 zł i zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 342 840 zł. Dokonane są oczywiście zmiany w limitach wydatków wieloletnich w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych i w załączniku również dotyczącym planowanych przychodów i rozchodów. Mamy tutaj różnicę o 1 złotówkę. Ta złotówka wychodzi nam za okrągłym, którą musimy teraz jakby zmniejszyć w tych planowanych przychodach, więc dlatego zwiększenie planowanych przychodów i zwiększenie planowanych wydatków, jak Państwo widzą, jest tam różnica tej 1 złotówki, a ta 1 złotówka jest w planowanych przychodach umieszczona, a wynika ona z zaokrągleń po ostatecznych rozliczeniach. I jeszcze jest jeden załącznik, który jest zmieniany, dotyczy planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. I w tym załączniku jest tylko zmiana stanu środków obrotowych po zakończonych i rozliczonych sprawozdaniach zakładu budżetowego. Ale to będę jeszcze mówić przy zmianie załączników. To tylko to w treści uchwały, natomiast w załączniku numer 1
gdzie mamy przedstawione zmiany dotyczące planowanych dochodów na dzisiejszą sesję. W dziale 758 zwiększenie o 1374 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot z Urzędu Skarbowego za opłaty przyłączeniowe do przepompowni ścieków. Ten VAT, jeżeli jest tam z poprzednich lat, z tamtego roku w tych różnych rozliczeniach, przyjmujemy to na dochody i to jest właśnie ta kwota. I kolejny dział 852, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 341 467 zł. W rozbiciu na poszczególne paragrafy dotacje bieżące i dotacje majątkowe. Te środki, te 341 tysięcy złotych wprowadzamy do budżetu w związku z zatwierdzeniem do realizacji projektu pod nazwą Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn. Projekt ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt jest napisany na 3 lata, czyli rok 2020, 2021, 2022. Na łączną kwotę, już chwileczkę powiem, na łączną kwotę 1 396 089 zł. Ale to tak jak mówię, w tym roku jest kwota 341 tysięcy po dochodach wprowadzamy i ta sama kwota będzie po stronie wydatków. Te świetlice środowiskowo-terapeutyczne będą otwarte w trzech miejscowościach. W miejscowości Promnik, Strawczynek i Chełmce. W tych świetlicach, gdzie do tej pory są budynki i funkcjonują te świetlice. I mamy zwiększenie planowanych dochodów o 342 841 zł. Natomiast w załączniku numer 2 mamy przedstawione zmiany dotyczące planowanych wydatków. I dotyczą one działu 720 informatyka, zwiększenie o kwotę 2100 zł. To 2100 zł dotyczy zapewnienia trwałości projektu, który był realizowany przez gminę Strawczyn, który się nazywał Wykluczenie cyfrowe. Dotyczył on właśnie zakupu laptopów i komputerów, które były później przekazane dla rodzin tych uboższych i tam oczywiście gmina miała obowiązek zapewnienia trwałości projektu i teraz ta trwałość projektu o jeden miesiąc musi być wydłużona zgodnie z umową i musimy dokonać zwiększenia wydatków na zapłatę właśnie internetu w ramach tego projektu, który był realizowany i trwałości. To jest te 2100 zł. Dział 852, rozdział 852-95, kwota 341 467 zł. W rozbiciu i w rozpisaniu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, tak jak Państwo tutaj mają załączone, dotyczy zwiększenia wydatków na realizację tego projektu, o którym mówiłam, który został zaakceptowany do realizacji. Te świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn w tych trzech miejscowościach na ten rok ta 341 tysięcy. I ostatni dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków o 727 zł, zmniejszenie środków, które były przeznaczone na zakup kontenera KP7, tego dużego tutaj przed budynek przy urzędzie gminy. Tańsza oferta, mieliśmy zabezpieczone 7 tysięcy, ostatecznie o 700 zł mniejsza, więc zmniejszamy te wydatki. I zmiana załączników, limity wydatków, gdzie mamy umieszczony nowy projekt, nowe zadanie, które właśnie będzie realizowane, czyli te świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn. W pozycji 27 one się pojawiła, ten wydatek. Kolejny załącznik, który mamy załączony do projektu, uchwały, zadania inwestycyjne roczne. Tutaj mamy zmianę przy wydatku dotyczącym zakupu kontenera KP7, bo my mieliśmy to zmniejszenie do kwoty tej oferty z przetargu ostatecznej.
W załączniku numer 5 przychody i rozchody budżetu tutaj mamy zmianę o tą jedną złotówkę, którą mówiłam, że ona, ta złotówka wynika z zaokrągleń i mamy zmianę o 1 zł w tym załączniku. I ostatni załącznik planowany, plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Zmiana dotyczy stanu środków obrotowych na początek roku i na koniec roku. I mamy tutaj już nową kwotę 62 823 zł. Po zamknięciu i rozliczeniu sprawozdań ostatecznych taki stan środków obrotowych wpisujemy, jaki jest fizycznie, faktycznie z rozliczeń i sprawozdań. Do tej pory był to przewidywany, planowany stan środków obrotowych i dokonujemy aktualizacji tego załącznika. I to wszystkie zmiany, które dotyczą budżetu na dzisiejszą sesję. Mam jeszcze takie pytania odnośnie projektu uchwały. Dziękuję. Czy jeden z przechodzimy do uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2020 rok? Jednogłośnie. Teraz punkt drugi. W sprawie projektu uchwały odnośnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2020-2029. W projekcie tejże uchwały zostały naniesione zmiany w roku 2020. Zgodne ze zmianami w budżecie, czyli tak jak Państwo wiedzą, to musi być spójne. Zmiany, które są dokonywane w budżecie, muszą być spójne w danym roku, w roku bieżącym z wieloletnią prognozą finansową, czyli w roku 2020 to samo, co przedstawiłam przed chwilką, jest naniesione i zmiana jest jeszcze w roku 2021 przy zadaniu dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej miejscowości Chełmce, ulica Spacerowa. Zwiększamy tam wydatki. Do tej pory mamy kwotę 50 tysięcy złotych. Z otwarcia ofert najtańsza oferta na to zadanie wynosi 62 tysiące, więc przy tym zadaniu jest zwiększone są nakłady o 12 tysięcy do kwoty 62 tysięcy złotych. I tylko taka jest zmiana, jeżeli chodzi o następne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Są jakieś pytania? To też jest wszystko. Dziękuję. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2020-2029? Jednocześnie przyjęte opinię pozytywną. Punkt trzeci w sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Projekt tejże uchwały, proszę Państwa, jest związany oczywiście ściśle z budżetem uchwalonym na rok 2020. I również wieloletnią prognozą finansową uchwaloną na lata 2020-2029. W bieżącym roku do zaciągnięcia planowany jest kredyt w wysokości 6 225 000 zł. Z czego z tych 6 milionów część jest przeznaczona na sfinansowanie deficytu, a część na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Czyli te rozchody, które mamy zaplanowane w budżecie, kwota 2 162 000, to część tego kredytu będzie przeznaczona na spłatę, natomiast 4 063 000 na pokrycie planowanego deficytu. Tak zgodnie zresztą jak wcześniej uchwalany był budżet i kolejna zmiana, która była. W tej kwocie, żeby zbilansowały się dochody i wydatki, kredyt jest określony w wysokości te 6 225 000 zł. Spłata tego kredytu jest rozpisana w wieloletniej prognozie finansowej i ona jest rozpisana do roku 2029.
Zabezpieczeniem oczywiście spłaty tego kredytu będzie weksel własny. Uchwała jest konieczna w związku z tym, iż później musimy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię o możliwości spłaty tego kredytu, a następnie przeprowadzić procedurę przetargową. Na tą kwotę przeprowadzamy tą procedurę przetargową w końcówce roku, w zależności od tego, jeżeli jest potrzeba, to wtedy jest zaciągana cała kwota kredytu, a jeżeli się okaże, że na przykład nie ma takiej potrzeby, również są zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie, iż gmina nie ma konieczności, nie ma obowiązku zaciągnięcia pełnej kwoty tego kredytu, oczywiście bez żadnych kosztów. Więc jest to kwota maksymalna, może być mniejsza później przy faktycznej realizacji, czyli przy uruchomieniu kredytu. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Odpowiemy. Nie ma pytań. Przechodzimy do zdecydowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zmiana wstrzymująca się. Czy pani Justynka ma jeszcze jakiś punkt? Nie. Nie. Już później. I zapraszamy na sesję. Dziękuję. Idzie pan Michał? Tak. Czyli pokoju, tak? Tak. Czyli tu też. Dziękuję na razie. Dzień dobry, zapraszamy do pierwszego stolika i bardzo proszę wpisać się na listę. Oczywiście. Można poprosić długopis? Dziękuję. Jako pozostali uczestnicy? Pracownicy. U góry, o, niżej. Pracownicy. A, tutaj. O, tak. Przedstawiam nowego kierownika referatu. Pana Andrzeja Lawrota, który zreferuje nam. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz. I bardzo proszę. Punkt czwarty, w sprawie zmiany gminnego programu. Nie, to nie będzie. Pięć. W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji gminnej. Proszę sobie tak, siąść, będziemy godniej. To znaczy, może będzie mi wygodniej nastająca. W sprawie komisji inwentaryzacyjnej uchwała jest podejmowana w związku ze zmianą składu osobowego. Poprzedni kierownik, pan Łukasz Szedra, zakończył pracę, no i w związku ze zmianą składu ta uchwała jest podejmowana. Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2025, to ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie. Tak, to jest kolejny punkt. Najpierw pierwszy punkt. Tak, skład komisji. No, myślałem, że to już połączymy. Najpierw skład komisji, a potem przejdziemy do nas. Tak. No i skład komisji, no to ja, czyli Andrzej Nawrot, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. Punkt drugi, pani Ewa Wawrzęcik, członek. Punkt trzeci, pan Paweł Lesiak, członek. I punkt czwarty, pan Karol Picheta, jako członek. Zmianą jest tylko punkt pierwszy, czyli moja osoba.
zamiast pana Łukasza Cedro. I to tyle. Proszę bardzo. Tutaj mam też jeszcze jakieś pytania państwa. Opinia. Opiniowania. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia. Dziękuję jednogłośnie. I teraz proszę drugi punkt. Tak, punkt drugi, czyli przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia tego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strapczyn na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Więc tak jak poprzednio zacząłem, ustawa o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nakłada na Rady Gminy obowiązek uchwalenia takiego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ten plan, jego czas obowiązywania to jest minimum 5 lat i uchwała ta nakłada również obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Także jest to obowiązek obligatoryjny i w związku z powyższym prosimy o podjęcie uchwały, która jest zasadna i konieczna. Jakieś pytania? Ktoś się zapoznał. Przechodzimy do opiniowania. To jest zapozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strapczyn na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strapczyn. To jest za. Jednogłośnie, panie radny. Dziękujemy. Dobrze, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę, żeby pani Wiesiu. Będzie był czwarty i siódmy, tak? Nie, czwarty to będzie pan Michał Jaworski. Ale pan Michał może nie. Udziela pomocy fakcji. Ale może na to wypadek, czy co? Bardzo prosimy, panie Wiesiu. Punkt piąty, tak? Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej. Aha. Od oceny? Nie, jeszcze 7. 1-7 w sprawie utworzenia placówek wsparcia. A jest. Przechodzimy w takim razie do punktu 7 w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Strapczynie oraz zadania innych placówek. Ze środków unijnych planowane jest utworzenie trzech świetlic środowiskowych w miejscowości Chełmce, Promnik i Strawczynek w budynkach należących do gminy. Na ten cel gmina pozyskała środki unijne w wysokości 1 396 088 groszy. Planuje się otwarcie tych świetlic od września, natomiast wszystkie inne zadania związane z rozpoczęciem działalności od miesiąca czerwca. Dlatego jest potrzeba podjęcia tej uchwały o utworzeniu świetlic na terenie gminy Strapczyn. Są to świetlice środowiskowo-terapeutyczne w naszej gminie.
oświadczenie oraz nadania tej ustawy. Jedno wyczycie. Czyli co, punkt czwarty poczekamy. To, tak? To zaraz pani Michał przyjdzie. Pani Wysiu, proszę następny punkt. Uh-huh. Corocznie mamy obowiązek wynikający z ustawy o pomocy społecznej przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Jest to dokument wynikający z naszej ustawy o pomocy społecznej. Wcześniej obowiązywał bilans, natomiast od 2014 roku jest to ocena zasobów pomocy społecznej. Oceny tej wynika, jakie zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawa o świadczeniach o dobry start i ustawa o świadczeniu wychowawczym, czyli 500+. Tych świadczeń raczej tu się nic nie zmieniło, nie ma nic nowego. Są to świadczenia, które weszły w życie w latach wcześniejszych i w dalszym ciągu jest kontynuacja. Takim tylko jedynym świadczeniem, które spada wartość, jest zasiłek dla opiekuna z uwagi, że zastąpiono to świadczenie zostało zastąpione świadczeniem z tytułu opieki nad osobą i jest ono już w tej chwili uzależnione od dochodów rodziny, dlatego tamte świadczenia są tak jak gdyby stopniowo wygaszane z uwagi, że rodziny tracą prawa do świadczeń. Kwoty nie zmieniają się, nie ma ustawy, która by sugerowała, że zmiana jest, ani kryterium się nie zmienia i nie zmienia się kwota świadczeń, które były dotychczas realizowane. No tyle chyba. Są jakieś pytania? W takim razie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019? Jednogłośnie. Dziękujemy. Dziękuję. Jest pan Michał. Proszę bardzo. Zacznijmy od punktu czwartego. Cztery zmiany innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2020. To znaczy tak, ta zmiana wynika z tego, że mamy dodatkowe środki od pani skarbnik za zeszły rok jeszcze za zezwolenie na alkohol w kwocie 5777 zł. No i na posiedzeniu komisji, gminnej komisji rozwiązania problemów alkoholowych, komisja tutaj postanowiła tą kwotę zasilić w trzech punkty rozdziału 9. Później te punkty zostały wszystko zaakceptowane przez pana wójta. No i tak, dołożyliśmy punkt drugi tego rozdziału 9, 1000 zł, gdzie punktem mówi tam o prowadzenie działań profilaktycznych, tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, które zaspokoi i motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, w tym właśnie finansowanie imprez, kampanii, konkursów, promocja zdrowego stylu życia, zakup ulotek, czasopism. Następna kwestia, tośmy zwiększyli punkt czwarty z 24 690 zł do 27 967 zł. Punkt ten mówi o doposażeniu świetlic wiejskich szkolnych oraz zakup ubrań i obuwia sportowego i dożywianie sportowców na meczach tutaj naszych klubów lokalnych oraz dołożyliśmy 1500 zł do basenu tutaj na realizację tych działań tutaj, gdzie były braki, czyli dla Lechi i dla OSP Strawczyn. I tak by się to zamykało ze 145 tysięcy, gdzie plan przewidywał realizację programu, zwiększone zostało do 150 777 zł. To tyle. Nie wiem, czy państwo radni mają jakieś pytania? Pytania proszę. Odnośnie punktu zakup wyposażenia świetlic. Tak.
To znaczy mamy tam część środków, już nie pamiętam ile dokładnie, bo tam to się zawiera i wyposażenie dla tych klubów właśnie, czy wyposażenie, zakup tych ubrań, obuwia sportowego oraz dożywianie. Mamy tam część środków, no i po prostu do tego dołożyliśmy. Czy to pójdzie na te świetlice, ta kwota różnicy, czy na dożywianie tam na tych sportowców. No dożywianie podejrzewam, że nie, bo nie było tych meczy, zostały tylko teraz na jesieni, także raczej tutaj nie. No komisja zdecyduje, tam wstępnie było mowa o świetlicach właśnie, żeby dołożyć. A to czy na wiejskie, czy na szkolne, ile, w jakich proporcjach, to jeszcze będziemy ustalać. Jeszcze też mam jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do opiniowania. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Jednogłośnie. Teraz będzie punkt trzeci. Zaopiniowanie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. No to też tutaj. Nie wiem, Państwo radni mieli w materiałach, tak? Sprawozdanie, nie wiem, czy referować, czy po prostu na zasadzie pytania tylko ewentualne do programu. Ja bym się zapoznał i jeśli ktoś chciałby coś jeszcze dowiedzieć, to proszę pytać. Jeśli nie, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok? Na listę w tym sensie? Bo się nie mam przy. Zaopiniowanie raportu bądź sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy. Dobrze, przechodzimy do punktu 4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy za 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność rynku publicznego. Proszę bardzo. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy dla kobiety. Sprawozdanie krótkie, z uwagi na to, że tylko jedno zadanie zlecono organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego. Zostało dokonane Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego. Został ten bank dostał dotację w wysokości 5000 zł na realizację zadania pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najgorszych mieszkańców gminy Strawczyn. Poza tym żadnych konkursów dla organizacji pozarządowych nie przeprowadzaliśmy. Pytanie, tak? Czy są jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy za 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego? Jednogłośnie. Zostałam punkt drugi. Zaopiniowanie raportu jednostek organizacyjnych gminy. Zajęliśmy informację, że wszystko znajduje się na stronie Strawczyn. Mam nadzieję, że każdy się zapoznał. No mam taką nadzieję, że wszyscy się zapoznali z tymi raportami szkół, bo tam są jeszcze biblioteki, samorządowe centrum. I tutaj to bardzo proszę, jeśli są jakieś pytania do tych raportów, jeśli ktoś ma coś, jakieś konkretne pytania, to bardzo proszę. Przekażemy dyrekcji i ewentualnie następnej sesji, bo dyrektorów szkół, gdyśmy nie zapraszali dali sołtysów na sesję, to na następną sesję zaprosimy dyrektora danej szkoły, jeśli będą jakieś pytania i żeby nam odpowiedział. Jeśli nie, to
opinia wszystkich, a na sesji będziemy przyjmować raporty indywidualne. Są jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem raportów jednostek organizacyjnych? Jednogłośnie. I wszystkie sprawy różne. I tutaj mam takie pismo, które dołączyliśmy do wszystkich tych materiałów, jakie otrzymaliście na sesję i na komisję. Pismo do przewodniczącego Rady Gminy w Skrawczynie, aby wskazać, rada, żeby wskazała kolejność działań przy drogach powiatowych, chodzi o chodniki, i żeby rada wskazała kolejność. Dlatego też tutaj jest 8 tych dróg powiatowych i żeby to przeprowadzić, żeby jak najszybciej dać odpowiedź panu wójtowi, zaproponuję coś takiego, że każdy otrzyma listę zadań, każdy radny, i każdy radny wskaże punkt 1 w pierwszej kolejności, punkt 2 w drugiej, w trzeciej, czwartej, i potem komisja, przykładowo dzisiaj po sesji, wiceprzewodniczący, ja i sekretarz, będziemy zliczymy punkty i taką listę panu wójtowi przekażemy, kolejność zadań przy drogach powiatowych. Ja tak to widzę, żebyśmy to nie przedłużali, bo to nic nie da. I bardzo bym prosił tutaj pana Damiana o rozdanie tych list. Bardzo bym prosił się podpisać z datą dzisiejszą i potem weźmiemy to komisyjnie, przeliczymy i na następnej sesji podamy wszystkim radnym informację, która droga w jakiej kolejności ile otrzymała punktów, żebyśmy mieli wszyscy informacje. Każdy będzie się mógł zapoznać potem w biurze radny, jak będzie chciał. Tylko żeby nie kserować swoje, bardzo chętnie, jeśli ktoś chce, może kserować, ale jeśli chodzi o innych radnych, to proszę nie kserować, nie robić zdjęć, bo to każdy swoje, proszę bardzo, może kserować i robić. Proszę bardzo. Ja chciałem zabrać głos odnośnie tego, bo wydaje mi się, że powinniśmy jednak mimo wszystko przedyskutować ten czas, Proszę bardzo, panie Michale, ja uważam tak. Pan będzie stał na stanowisku, żeby robić w kręcach. Ale ja chcę tylko argumenty swoje przedstawić. Ja też wstanę i też powiem, że chcę robić w promniku i też przedstawię argumenty. Pani Ania przedstawi swoje i wszyscy będziemy mówić na ten sam temat. Bo to nie będzie nic innego, bo każdy został wybrany przez społeczeństwo i każdy będzie chciał do siebie. Dlatego ja uważam, że jeśli, proszę bardzo, każdy wskazuje zadania według własnego uznania, jeśli uważa, że tak, powinny być wykonane zadania. Ja teraz nie mogę się wypowiedzieć. Proszę bardzo, tylko że jak ty zaczniesz wypowiadać, następni też zaczną i będziemy siedzieć godzinę i nic z tego nie wyniknie. Ale mamy do tego prawo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mam prawo i myślę, że każdy, kto chce, powinien zabrać. Proszę bardzo, proszę bardzo. Chciałem przedstawić, to nie chodziło o to, żeby... Proszę bardzo, panie Michale, niech pan zabiera głos i niech pan do uzasadni. Panie Michale, jedna rzecz. Czyli na tej kartce, którą dostaliśmy, podpisujemy się, czy co? Nasze tutaj numer 1, 2, 3. W pierwszej kolejności jedynka, w drugiej dwójka, trójka, czwórka do ósemki. I tylko proszę o podpisać się i datę dzisiejszą, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Jeśli ktoś nie chce podpisać, no to jego sprawa, ale bardzo bym prosił, żeby to było czytelne i wiarygodne. I bardzo proszę, panie Michale. Czy powinniśmy się sugerować przede wszystkim wybierając, wiadomo, że każdy chce do siebie, ale powinniśmy też zwrócić uwagę na to, gdzie już ile tych chodników jest zrealizowane. Ja rozumiem stanowisko pana przewodniczącego, że pan będzie chciał u siebie. Niech pan spojrzy na to, jaka jest ilość chodników w miejscowości na przykład Tromnik u pana, a jaka jest w innych miejscowościach. Czy to nie ma znaczenia żadnego? Bo wydaje mi się, że to jest decydujące znaczenie, skoro cały czas tutaj słyszy się i mówimy o równomierności. Dokładnie. Ja oczywiście apeluję tutaj do państwa, bo chodnik nad rzeką w Chemcach na ulicy, bo to jest już od kilku albo ładnych kilku lat walczone,
Mieszkańcy zebrali podpisy, ponad 200 podpisów, są w urzędzie gminy, są w starostwie powiatowym, powiat odpowiedział się, odniósł się do tego, iż gmina, jeśli gmina zapoczątkuje, zrobi projekt, powiat się za to weźmie. Taką dostaliśmy i to pismo jest również w urzędzie gminy. I dokładnie każdy o tym wie. Ja chciałem tutaj powiedzieć jeszcze na ten temat, że tam znajduje się, znajduje się ponad 60 gospodarstw, ponad 200 ludzi zebrało podpisy i to nie są jeszcze wszystkie osoby, bo tyle z domu po prostu w tym momencie było, kiedy były zbierane. Jest to odcinek, na który łączy i jest skrótem pomiędzy tam w Przyjmie się wyjeżdża, a do Szczukowic i potem na Jaworznie do ekspresówki. Wielu kierowców omija właśnie te zakorkowane kostomoty, drogę krajową, tym skrótem. Proszę tam stanąć o godzinie w 6:30 rano i zobaczyć, jaki jest ruch samochodów, łącznie jaki jest ruch pieszy. Mieszkańcy to już są zbulwersowani z tego powodu, że nic się tam nie robi, a robione są takie odcinki dróg powiatowych, gdzie się stanie i pół dnia, to czasami nie wiem, czy jeden, czy dwa samochody przejadą. Ja rozumiem, że ta jest zwarta zabudowa, może bardziej zwarta niż ta. Ale chodzi tutaj również o natężenie ruchu. Ja wiem, że każdy do swojego, ale jesteśmy tutaj, żeby zadbać o bezpieczeństwo całej. Mieszkańcy są zobligowani do tego, że oni z któregoś dnia, to jak jeden mieszkaniec powiedział, wyjdą i staną, zablokują drogę i nie przepuszczą, bo on powiedział, że nie będzie się codziennie martwić, czy jego syn wróci ze szkoły, czy nie wróci ze szkoły bezpiecznie. Tym bardziej, że tam niejednokrotnie dochodziło już wypadków i to śmiertelne. Rozumiem, jeżeli wybierzemy inaczej, Rada wybierze inaczej, ale jeśli nadal mamy możliwość zrobienia, bo coś jest już zapoczątkowane i powiat się już zobligował do pewnego rozpoczęcia ruchu w tym kierunku, a jeżeli my zdecydujemy inaczej, to dobrze, jeżeli się kiedyś coś zdarzy tam, to ja Państwu przypomnę, ja przypomnę wszystkim, że mieliśmy możliwość zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo, a tego nie zrobiliśmy. Dziękuję, ja tylko tyle chciałem. To w takim razie ja też powiem swoje. Promnik, ulica Kościelna, jest to droga wspólna Strawczyn Promnik. Mieszkańcy składali wnioski. Na dzień dzisiejszy dostałem jako sołtys odpowiedź, że w 2019 roku będzie robiony chodnik, jeśli się pojawią środki z zewnątrz. Do dzisiaj nie ma i to jest taka prośba, no, że jest tam bardzo niebezpiecznie. I jeśli się wydarzy jakiś wypadek, no to ja też Państwu przypomnę, no, że no, zdarzyło się nieszczęście. I proszę też wziąć to pod uwagę. No i bardzo proszę, kto chce następny, to bardzo proszę. Ja też Państwu przypomnę, że w Korczynie są tylko dwie drogi powiatowe. Jedna biegnąca w kierunku Łosienia, druga biegnąca w kierunku tutaj Strawczyna, Akwizgranu. Zarówno nawierzchnia jest w opłakanym stanie, nie da się przejeżdżać, walczę o remonty, może w tym tygodniu dojdzie do uzupełnienia tych ubytków, ale jest ubytek na ubytku, są dziury. W ogóle w jednym miejscu, gdzie jest zakręt, nie ma w ogóle pobocza. Tam tylko szlaban ustawić, że droga jest nieprzejezdna. Wszyscy o tym wiedzą, włącznie z panem z powiatu. Pan przejeżdżał, zdaje sobie z tego sprawę. Będzie zrobiona kanalizacja, będzie zrobiona droga. Kanalizacja teraz się będzie właśnie odbierana, będzie wykonana droga. Z tego co wiem, nie będzie zrobiona ani w tym roku, ani w przyszłym roku. Nie wspomnę o chodnikach, gdzie nie ma poboczy, nie ma chodnika, nawet metra chodnika. Kto sobie gdzieś zrobi przy wjeździe, to jest tyle zrobione. Poza tym nie jest nic zrobione. Apeluję też, bo w związku z kanalizacją miały być wyremontowane drogi do takiego stanu, jaki był przed. Drogi są zaniżone, słychać tylko pu-bu-bu, bo jest taki odcinek koło mnie, jest to zgłaszane. Zgłaszam to do pracowników Urzędu Gminy, zgłaszam to do głównego wykonawcy. Pozostaje bez odzewu. Także też proszę o wzięcie pod uwagę tutaj właśnie Korczyna. Wnioski a propos dróg piszę od 2010 roku. Wnioski nie są w ogóle brane pod uwagę przy realizacji. Dziękuję. Proszę bardzo. Antoni, proszę. Ja z kolei też chciałbym dopowiedzieć swoje racje, gdzie jeżeli zajrzymy panowie radni do wniosków, które składamy od kilkunastu lat, zresztą od zawsze, to przypuszczam, że na pewno ta droga, która tu jest wskazana, byłaby już drogą historyczną. Bo już od, nie wiem, czy ktoś z panów wcześniej złożył wniosek na przebudowę, czy na chodnik, czy na modernizację tej drogi, która jest u mnie w stronę Defa. To tu nie muszę uzasadniać chyba, jakie natężenie jest ruchu, jakie zapotrzebowanie właśnie na tej drodze jest na chodnik. Spróbowaliśmy
wcześniej, nawet kilkanaście lat temu, czy kilka, żeby po sukcesywnie odcinkami robić. Nawet chcieliśmy przeznaczać pieniążki z Funduszu Sołeckiego, ale niestety nie ma takiej możliwości. No i czekamy, powiem, może na zdecydowanie się. A jeżeli chodzi o popieranie kolejności przebudowy, czy rację, która ma droga, która powinna być, no to mogę tutaj swoją wypowiedź przytoczyć. Wcześniej na początku naszej kadencji, jak popierałem przebudowę akurat w Chełmcach, gdzie sam odczuwam, pracując jako inkasent, no, chodząc tam po tych drogach, jakie, gdzie są, jakie, gdzie natężenie, jakie, gdzie potrzeby są, no, przebudowy czy budowy chodnika. Także myślę, że ta droga, czy modernizacja tej drogi w stronę Nefro, no, powinna się już doczekać, myślę, chyba w pierwszej kolejności tej remontu. Proszę bardzo. Kto chce jeszcze zabrać głos? Nie ma. Dziękuję bardzo. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. Odnośnie, tu chodzi o drogę powiatową. Punkt 6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 0493 tej miejscowości Akwizgran od skrzyżowania z drogą wojewódzką do drogi wewnętrznej gminnej. Która to jest ta droga wewnętrzna gminna? Pani Gosiu, jak będzie sesja, będzie pan wójt, to proszę zapytać. Bo właśnie teraz nie wiem, co mam tu zaznaczyć, bo nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czy to droga wewnętrzna, czy to nie jest ta droga, która odchodzi na Małogoskie. Tak mi się wydaje. Ale jeśli pani chce być na 100% pewna, to proszę zapytać. Tak, która na Akwizgranie? Tak. To jest tam tutaj w lewo na zakręcie, jak prawo na końcu. No właśnie, no, że to było zakręty, tak mi się wydaje. Łącznik. To teraz mam zapytanie takie, dlaczego Korczyn dalej nie jest brany pod uwagę? Ten sam numer drogi biegnącej u nas do Korczyna, do Krzyżówki przy Krzyżu. To pani Gosiu, to samo pytanie, no, do pana wójta. My pracujemy na obecną chwilę na tych materiałach, co żeśmy otrzymali od pana wójta. I tutaj mamy wskazać realizację, a bardzo proszę pytać pana wójta, czy zastępcę wójta, dlaczego nie jest na tej liście. Jeśli jeszcze są pytania w sprawach różnych, to bardzo proszę. Panie Michale, bardzo proszę. W takim razie nie ma pytań, tak? Także kończymy posiedzenie. Włączone posiedzenie wszystkich komisji. Dobiegamy się na sesję. Dziękuję.